Wino Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kiszelewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Ogień opanował inowrocławski rynek. Mowa oczywiście o widowisku Fire Show, jakie w minioną sobotę mieli okazję zobaczyć mieszkańcy i przybyli goście. Na głównej płycie miasta zaprezentowali się artyści z Teatru Ognia Namtara. A witam serdecznie. Na początku przedstawcie się. Patryk Niedbała z Teatru Ognia Namtara. Teatr Ognia, to oczywiście pytamy, skąd pomysł w ogóle na to, żeby ogień był tutaj w głównej roli? Ogień tak naprawdę towarzyszył ludzkości od zawsze, od zarania dziejów. W historii przejawiał się gdzieś tam on w każdym domu. No i tak naprawdę ten ogień przeplatał się przez te lata i tak naprawdę my 15 lat temu mniej więcej zainteresowaliśmy się tą tematyką. Przełożyliśmy te nasze umiejętności kuglarskie, które gdzieś tam pozyskaliśmy wcześniej właśnie na tak zwany fire show. I od tych kilkunastu lat już mamy przyjemność występować na scenie. Przygotowujecie się teraz do występu, widzę mnóstwo elementów. No właśnie, co wykorzystujecie przy tym ogniu? Tak naprawdę różnorodność sprzętu tutaj jest dowolna. Można wykorzystywać wszystkie rekwizyty, które płoną. Przy czym tutaj dzielimy to na takie podstawowe rekwizyty, tak zwane POI,
kije, dragon staff, więc to ma swoje nazwy, my wykorzystujemy ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. O czym trzeba pamiętać, a występując z ogniem? No, jeśli chodzi o ogień, no to wiadomo, że trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. To jest dla nas najważniejsze oczywiście, bo mając kilkaset pokazów już w naszej historii, w naszej karierze, no to gdybyśmy nie dbali o bezpieczeństwo, no to mielibyśmy duże, duże problemy. To tak powiem jak dziecko, zapytam się, co się pali, co wykorzystujecie, możecie zdradzić? Różnego rodzaju płyny palne, oczywiście nietoksyczne i w miarę bezpieczne dla widzów. No oczywiście my jesteśmy w tym centrum tego ogniska, więc jakieś tam ryzyko, wiadomo, zawsze ponosimy. Czy zdarzyło się kiedyś, że płonęło coś, co płonąć nie miało? Jeśli chodzi o nas, no to mieliśmy tam może kilka jakichś mniejszych potknięć, przy czym no oczywiście to było w miarę szybko opanowane, ale trzeba się z tym liczyć. Ogień jest bardzo niebezpieczny i tak naprawdę na każdym kroku trzeba go szanować. To jest, myślę, najważniejsze. Każdy żywioł trzeba szanować. Rozumiem, żonglerkę można trenować w domu, w pokoju, nic się nie stanie. A tutaj z ogniem jak działacie? No, teoretycznie żonglerkę można tutaj trenować w domu, no przy czym no, trzeba mieć dość wysoki sufit, no bo można stłuc lampę. No przy czym my mamy kilka treningów w tygodniu w miarę możliwości, bo też bardzo często jeździmy już na takie nasze spektakle, ale ćwiczymy cyklicznie. Raczej nie robimy sobie odpoczynków od treningów, bo trzeba naprawdę długo, długo ćwiczyć, żeby mieć pewność siebie z ogniem na scenie. Konkretnie, co tutaj w Inowrocławiu przedstawiacie? To będzie jakaś opowieść? Tak, mamy trzy pokazy dzisiaj. Będzie to takie krótkie show tematyczne o tematyce Dzikiego Zachodu i dwa spektakle nastawione na efekt wow, tak zawsze mówimy, więc będzie na pewno dużo się działo, dużo ognia, dużo pirotechniki i oczywiście dodatkowe efekty świetlne, efekty laserowe, więc dla każdego coś miłego. Czy dźwięki też wzbogacają ten występ? Oczywiście, muzyka jest ważna w każdym spektaklu artystycznym. Ona podkreśla całość widowiska. Gdyby nie ona, no to na pewno byłoby nam dużo, dużo gorzej zrobić tak wielkie show, jak zamierzamy. No i bez pasji raczej nie udałoby się tego zrobić, prawda? Oczywiście, no tak naprawdę mieliśmy alternatywy, jeśli chodzi o nasz rozwój zawodowy, ale wybraliśmy właśnie tą ścieżkę, no bo sprawia nam to wielką, wielką radość. W inowrocławskim skateparku przy ulicy Świętokrzyskiej, Zapadłej Staszice odbyły się zawody BMX Scoot Jam, edycja trzecia. Imprezę otworzył prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Do rywalizacji przystąpiło około 40 zawodników z wielu polskich miast. Prezentowali swoje umiejętności jazdy na rowerach BMX oraz hulajnogach. Zawody we współpracy z inowrocławskim środowiskiem skaterów zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dyrektorze, serce się raduje, jak się organizuje imprezy, które mają taki odzew, prawda? Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że te imprezy, takie mam odczucie, że one wychodzą od dołu, że to jest po prostu zrobione tak jak uliczna jazda na hulajnogach, na różnego rodzaju sprzęcie. Także świetna impreza, jestem pod wrażeniem. Bo to jest tak, że OSIR pomaga tym organizacjom. Pomaga im w sensie nagłośnienia, w sensie przede wszystkim obiektu, ale tak jak powiedziałeś, przede wszystkim chodzi o to, żeby oni wewnętrznie się skrzyknęli, za pomocą swoich komunikatorów skrzyknęli nawet spoza Inowrocławia. Tak, to prawda, bo mamy bardzo wielu zawodników. Mamy zawodników z Olsztyna, z Warszawy, z Gdańska, nawet jest podobnież jeden chłopiec z Londynu, także obsada jest bardzo duża i wiemy, że zasięg no to jest komunikacja pomiędzy tymi zawodnikami. To oni sami się skrzykują w jakiś sposób, można powiedzieć, powiadamiają. No i to jest właśnie fajne, że młodzież potrafi po prostu, młodzi ludzie potrafią w ten sposób działać. W kontekście tego, że wiele imprez gaśnie, takich sportowych, że nie ma zainteresowania, a ta impreza, mam wrażenie, rozkręca się. Chyba około 40 uczestników jest w tym roku, spora publiczność, co świadczy, że jest zapotrzebowanie. Tak. Z roku na rok widzimy, że jest po prostu coraz większe zainteresowanie. To pewnie świadczy też o tym, że mamy bardzo dobry skatepark i po prostu tutaj zawodnicy chętnie przyjeżdżają, bo wiedzą, że mamy dobre urządzenia. Z tymi urządzeniami też
jest chyba tak, że jakby miasto Josir wsłuchuje się w potrzeby tego środowiska, bo co, no może nie co rok, ale prawie co rok jakieś nowe urządzenie się pojawia. Tak, staramy się, żeby co roku pojawiło się nowe urządzenie. Oczywiście bardzo mocno zwracamy przy tej dyscyplinie sportu na bezpieczeństwo, bo wiadomo jest, że są to ewolucje takie bardzo skomplikowane, ale staramy się co roku coś, żeby było dołożone kolejny nowy sprzęt. Oczywiście konsultując to bezpośrednio ze środowiskiem zawodników. Oczywiście OSIR także zabezpiecza ratownika medycznego, ale na szczęście, o ile ja pamiętam, chyba nie było żadnego poważnego wypadku przez wszystkie lata. Tak, oczywiście nie było, na szczęście, tak jak powiedziałem, ale otarcia, tak jak widzę, to się zdarzają. To jest specyficzna dyscyplina. Zresztą zawodnicy widzę do otarć, to są przyzwyczajeni, że nie robi to nawet na nich większego wrażenia. Czyli oglądamy i przede wszystkim w tył głowy pamiętamy, żeby podtrzymać tę tradycję, nikomu nic się nie stało. Tak jest, żeby było bezpiecznie i fajnie. Zmagania zawodników oglądała duża grupa kibiców, a same zawody miały efektywną oprawę. Sędziowali Łukasz Ulanowski, Krzychu Szymański i Dominik Szefler. Jednym z prowadzących był Hubert Lichecki, który fachowo komentował wszystkie przejazdy i zachęcał uczestników do efektownych trików. Ostatecznie w finale Scoot Street zwyciężył Kamil Kaliski, w BMX Street Max Płóciennik, w Scoot Park Maciek Wińskowski, a w BMX Park Krzysztof Szymański. Najlepszy bunny hop wykonał Gracjan Jaszczak. Rowerem po Inowrocławiu, na terenie obok placu Zabaw Miś na osiedlu Rąbin, odbył się happening rowerowy. Zanim inowrocławianie wzięli udział w licznych atrakcjach, odbyła się konferencja prasowa, na którą prezydent Ryszard Brejza przyjechał zresztą na rowerze. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nasz happening rowerowy zaczynamy od konferencji prasowej. Będziemy opowiadać o udogodnieniach, które przygotowaliśmy na terenie całego miasta dla rowerzystów i tych, którzy będą mieli rower i tych, którzy mają zepsuty, ale będą mogli go naprawić. Podczas konferencji oczywiście będzie się wypowiadać pan prezydent Ryszard Brejza i pan Michał Jaśtak, naczelnik Wydziału Inwestycji w skrócie. Mamy zaprezentowane dwie tablice, przebieg ścieżek i ciągów rowerowych w Inowrocławiu oraz szereg udogodnień dla rowerzystów. Myślę, że każdy, kto korzysta ze ścieżek rowerowych w Inowrocławiu, docenia te udogodnienia i na pewno liczy na więcej, a my staramy się sprostać tym oczekiwaniom. Oddaję głos panu prezydentowi. Staramy się sprostać tym oczekiwaniom, zasadnym oczekiwaniom jak najbardziej, bo ruch to zdrowie. W ciągu kilkunastu lat stworzyliśmy, wybudowaliśmy lub przebudowaliśmy około 40 km ścieżek rowerowych w Inowrocławiu. Plan tych ścieżek macie Państwo na tej stronie zrobiony. Tak dla przypomnienia o rowerzyści, którzy jeżdżą, to wiedzą dość doskonale, gdzie mogły się poruszać po ścieżkach rowerowych, a gdzie trzeba jeszcze rower przeprowadzić lub jechać jezdnią. Tych ścieżek będzie przybywało. Proszę Państwa, mamy projekty stworzenia kolejnych. Niektóre już są budowane w tym roku. Zwrócę uwagę na najdłuższy odcinek ścieżki rowerowej, jaki powstaje na terenie Inowrocławia aktualnie. To jest wzdłuż inwestycji pod nazwą ulica Długa wraz z łącznikiem. Bardzo ważna ścieżka dla części wschodniej naszego miasta i połączenia zresztą tej części tutaj chociażby z osiedlem rolnińskim. Mamy na tej tablicy wskazane inne udogodnienia dla rowerzystów, jakie powstały i je można podzielić na takie materialne i na inwestycje wsparcia w postaci różnych konkursów, turniejów, akcji profilaktycznych, wydawnictw i tak dalej. Proszę Państwa, dużo dla rowerzystów uczyniliśmy i niewątpliwie dużo jeszcze jest do zrobienia. Mamy takie projekty, mamy takie plany i deklaruję tutaj, że tak jak nam tylko pozwoli na to sytuacja finansowa, to będziemy te projekty konsekwentnie realizowali. Wykorzystywali również wsparcie zewnętrzne, przede wszystkim z Unii Europejskiej. I z Unii Europejskiej najwyższe środki wykorzystujemy aktualnie. Od marszałka staramy się otrzymać jeszcze wyższe wsparcie w kolejnych latach na budowę ścieżek rowerowych.
Kolejny kierunek taki inwestycyjny to jest spięcie tych ścieżek rowerowych na terenie miasta ze ścieżkami rowerowymi na terenie okolicznych gmin. Dzisiaj rozmawiałem z przewodniczącym Rady Powiatu, panem Markiem Gierusem, na ten temat, wcześniej z panią starostą. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy takie interesujące dla nas wszystkich propozycje pojawią się również w tym zakresie. My nie możemy inwestować w ścieżki rowerowe, które znajdują się poza obszarem miasta, natomiast możemy wspomóc władze tych gmin lub powiatu, które chciałyby rozbudowywać ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą poza obszarem naszego miasta. Zachęcam wszystkich tych, którzy kochają miasto, do korzystania z tych udogodnień, jakie Państwu przekazujemy, a dzisiaj jest to 6 samoobsługowych stacji rowerowych, mniej więcej równomiernie rozmieszczonych na terenie całego miasta, zwróćcie na to uwagę. Gdyby było duże zapotrzebowanie, to nie mówimy nie przed powstaniem kolejnych tego typu stacji. Wszystko zależy od zainteresowania. Nie chcemy budować stacji po to, aby tylko stały, niewykorzystane. I dlatego będziemy obserwowali, jakie będzie zainteresowanie wykorzystaniem nimi. Dziękuję Państwu. Dzisiaj mamy moc atrakcji przygotowanych i dla starszych, i dla młodszych, dla dzieci. Wszystko po to, aby propagować korzystanie z rowerów, z rowerków i podobnych urządzeń, które służą zdrowiu. Dziękuję serdecznie Państwu. Dziękuję bardzo. Tak jak pan prezydent wspomniał, nie spotykamy się tutaj przypadkowo. Jedna ze stacji samoobsługowych, już można ją zobaczyć, skorzystać. Obok nas znajdują się też inne ścieżki rowerowe, które zostały wybudowane w tym roku. Wchodzą one właśnie w skład tych 3 km ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych, które udało nam się wybudować w tym i w poprzednim roku. Może troszeczkę o tych inwestycyjnych szczegółach pan Michał Jaśniak. Dziękuję, szanowni państwo. Tak pan prezydent powiedział, konsekwentnie, pomału, z każdym rokiem tych ścieżek coraz więcej. I właśnie jesteśmy tutaj, w tym miejscu na osiedlu Romi, gdzie z drugiej strony Placu Zabaw Miś. Jeszcze 2 lata temu było zwykłe klepisko, w tej chwili mamy kolejne metry ścieżek rowerowych. Oprócz tych ścieżek, tak wspomnieliśmy, udogodnienia. I z tego miejsca mój apel do korzystających, szanujmy te urządzenia. Tak długo będziemy szanować, tak długo one będą nam służyły. I uzupełniając wypowiedź prezydenta o tym łączeniu ścieżek, takim najlepszym przykładem jest tegoroczna inwestycja, czyli ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Staropoznańskiej, która dobiegła do ulicy Budowlanej i brakujący odcinek ulicy Budowlanej, na który już mamy projekt, jesteśmy przygotowani właśnie do spięcia z istniejącą ścieżką na osiedlu Rąbin od stacji Inowrocław Rąbinek. I tym sposobem za chwilę praktycznie z Montew na Rąbin przejdziemy bezpiecznie rowerem. Dla dzieci przygotowano tor przeszkód, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami. Swoje stanowiska mieli też policjanci i strażnicy miejscy, którzy informowali m.in. o tym, jak bezpiecznie poruszać się rowerem po drogach. Największą atrakcją dnia był niewątpliwie pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu znanego m.in. z programu Mam Talent Piotra Bielaka. Przygotowaliśmy pokaz akrobacji rowerowych, czyli takie widowisko, które będzie trwało 40 minut. Poskaczemy na rowerze, pokażemy kilka ciekawych sztuczek. Do numerów ściągniemy publiczność, więc mam nadzieję, że będzie śmiesznie, strasznie i, no i mam nadzieję motywująco do tego, żeby jeździć na rowerze. A czym ten rower różni się od większości tych, które tutaj przyjechały? W zasadzie różnice są drobne, bo chodzi o inną geometrię tych rowerów, troszeczkę inne części, dzięki czemu są lżejsze, sztywniejsze, mocniejsze. No i jest to rower przygotowany do tego, żeby skakać na rowerze z miejsca na przykład bardzo wysoko albo bardzo daleko, więc jest to bardzo specyficzna dyscyplina sportu, no ale mało popularna w naszym kraju, więc mam nadzieję, że dzisiaj tutaj w waszym mieście uda mi się kogoś tym sportem zarazić. A żeby zdecydować się na taki publiczny występ dla sporej grupy osób, jak długo trzeba trenować? Myślę, że umiejętności na rowerze to jedno. Wystarczy, myślę, 3-4 lata, żeby już mieć taki wachlarz możliwości, żeby wystąpić publicznie. Natomiast druga sprawa to sam fakt,
fakt wyjścia do publiczności i posiadanie pomysłu, jak to zrobić, bo skakanie na rowerze to jedno, no ale występ publiczny to jest zupełnie inna kategoria, więc ja uczę się tego od 20 lat i z każdym dniem odkrywam nowe rzeczy, więc nie wiem, ile trzeba ćwiczyć. Do tego typu występu wystarczy tylko umiejętności i rower, czy też przydałyby się jeszcze jakieś przeszkody typu skatepark? Można zrobić bardzo dużo ewolucji, bardzo fajnych, bardzo ciekawych na dosłownie płaskim podłożu. Ja sam potrafię wyjść na 3 godziny i na chodniku, na kostce przed domem trenować po prostu do tego stopnia z uśmiechem na twarzy, tak długo, aż odcina mi siły. No ale jak mamy kilka przeszkód, a już jak mamy skatepark, no to wtedy wachlarz możliwości tak się rozrasta, że można nie schodzić i nie wracać ze skateparku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Powodzenia w takim razie podczas dzisiejszego występu. Dziękuję bardzo. Większość publiczności stanowili oczywiście posiadacze jednośladów. Kuba, Kania, powiedz, Kuba, jak długo jeździsz na rowerze? Od tego roku jakoś ostrzej, ale tak to 3 lata jakoś tam w miarę na górskim. No właśnie, masz dosyć fajny rower, kask, to jest taka zabawa całkowicie, czy też trochę traktujesz to jak sport? W sensie to jest taka pasja, no wie pan, jak na motocyklu, no to jest taka pasja i głównie frajda. A zdarza ci się tak, że jeździsz gdzieś tam na jakiś skatepark czy coś takiego? W sensie mamy tutaj jakiś tam mały bike park, ale tam bardziej gdzieś poza tym miastem nie jeździmy. Głównie jakieś tam schody czy coś. A powiedz, co cię tutaj dzisiaj przyciągnęło? Chciałeś popatrzeć na ten występ? W sensie wiem, kto to jest Piotr Bielak, dosyć dużo go oglądam i podziwiam i chciałem sobie tam zobaczyć. A potem jak już się napatrzysz, to chciałbyś niektóre triki naśladować? Mam oprócz tego jeszcze drugi rower i coś tam spróbuję się uczyć. Przypomnijmy, Inowrocław już we wrześniu stanie do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Aby pomóc naszemu miastu zdobyć ten tytuł, wystarczy pobrać mobilną aplikację Rowerowa Stolica Polski, a następnie zaznaczyć spośród dostępnych miast Inowrocław. Podczas każdej rowerowej przejażdżki powinniśmy mieć uruchomioną aplikację, by zdobywać punkty dla naszego miasta. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.